9 minut 47, 48, start. <śmiech> <śmiech> Witam Was na 28. fotokawce, czyli spotkaniu fotopasjonatów i nie tylko, wszystkich, którym się chce trochę bardziej e, i miło chcą zacząć dzień. Co na tej fotokawce? Standardowo trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji. A teraz konkret. Jest to nowa formuła. Dzisiaj, ponieważ mamy za oknem jesień, Nadchodzi taki czas, przynajmniej w moim życiu, kiedy jednym z obligatoryjnych trunków wzmacniających, polepszających humor jest barszcz. Więc witam dzisiaj Was na fotobarszczu. Koniecznie taki z Krakusa, po prostu innego sobie nie wyobrażam. To po prostu w ogóle samo zdrowie, bo tam chemii to za bardzo nie ma, a jest. Uwaga, co jest w barszczu, jakby ktoś pytał. Sok z buraków ciłkowych z zagęszczanego soku. Ok, woda. Okej. Okay. Sok jabłkowy z zagęszczonego soku. E, cukier, sól, regulator kwasowości, czyli kwas cytrynowy, ekstrakty warzywne, przyprawy, ekstrakty przypraw. No i td. i tp. I teraz uwaga, w 100 ml ile jest kalorii? 34. No. A po prostu smakuje na wypasie jest świetny do podgrzania. No dobra. Patroni, proszę Tomek, proszę nie zdradzać. Cześć Kacper, ty gdzie w końcu? Bydgoszcz czy Hamburg? Łódź, Waldek. Cześć. Żona mnie krótko trzyma. Widać z netu. Gdyby nie moja żona, to wiecie, nie miałbym, nie wiem jak to będzie, nie miałbym tego wsparcia, żeby w ogóle robić ten biznes, który robię. Także nawet wczoraj tak jakoś tak myślałem nad tym, że 1 plus jeden to nie jest 2, tylko więcej niż 3. No takie synergie. Ok. Tak, no. Więc co tam z fotobarszczem. No to słuchajcie, dzisiaj na fotobarszczu. Standardowo zaczynam. <noise> Fotobarszcz. Standardowo, może najpierw powiem tylko tak, taki mały, jakby to nazwać, różdu challengowy plus jeden, chcę tylko powiedzieć. Jest serio, jest coraz trudniej. Autentycznie wczoraj poszedłem jeszcze tam na taki drugi RDC. Się przejść coś zjeść. Dla mnie jakby wychodzenie na jedzenie. To jest jakby ja czasami lubię popracować, nawet serio, tak wiecie, że lubię popracować w maku. Że idę do maka, zamawiam czarną kawkę bez cukru, i, i tam coś piszę. Po prostu to, że ludzie się dookoła kręcą, to, że e, gdzieś leci muzyka w tle, mimo że mam słuchawki, jestem odcięty, to tak mobilizuje do działania. Że jak jest się w domu i lodówka jest blisko, i korytarz, i, i łóżko, i tak dalej, to jest taki klimat raczej domowy. A jak się wyjdzie gdzieś do jakiegoś nazwijmy to w cudzysłowie open space, jak McDonald's, no to, no to z, trochę jest większa mobilizacja. I też jak idę bez zasilacza, to mobilizacją jest koniec baterii, że na przykład muszę odpisać na X-Mail. No więc wczoraj ten RDC taki drugi do Maka, żeby sobie popracować. No e, cholernie miło, bo już tak padało. I dzisiaj rano to samo. A, w związku z czym, wszyscy, którzy e, jeszcze nie ruszyli dubska, ruszcie. Się, tym bardziej, nawet jak jest zła pogoda. Krótszy niech będzie, ale, ale się ruszcie. Zobaczycie, ile to dodaje takiego plus jeden do samopoczucia, że e, Że kontynuujecie. Że, mimo że są fatalne warunki, że jest nieprzyjemnie, to wy zrobiliście swoje. I wtedy taki jest, nie wiem jak to nazwać, ale taka jest pozytywny feedback lub, że wraca do was sygnał: brawo Zieniu. Że, mimo że wszyscy normalni, nie niestuknięci w głowę ludzie zostaliby w domu, bo przecież nie warto, bo można pochorować, bo coś tam to ja to zrobiłem i od razu jest takie energia na resztę dnia, no, która mi się za godzinę wyczerpie, bo nie spałem w nocy, no ale spoko. Dobra, Monachium Rafaello. RDC, wstaw barsz, a nie ze sklepu. Tego nie skumałem Adam, wstaw barsz, a nie ze sklepu. Hamburg Kacper, no dobra. To co, idę do standardowej porcji wiedzy. Czyli właściwie jak ktoś pisał, że 949 jest go, to nie. 14 minut zaczynamy. E, idę do pytań od patronów. Hop, hop. Standardowo jest. E, my skończyliśmy wczoraj. Wiecie, że ta tabelka to już ma parę stron. 12. 11 Jestem na 11 z 12. Dobra. E, to co? Zabieram się znowu. Spróbuję wylosować parę szczęśli szczęśliwych nazwisk. E, a tu jest Asia wczoraj dostać, to Asia na chwilę poczekamy. Jeszcze szukam, kto wczoraj nie miał. Rafał był. A, właśnie, sprostowania. Jeszcze sprostowanie do wczorajszej fotokawki. na chwilę. E, dlatego, że ktoś do mnie napisał na, odnośnie fotografii dzieciaczków. Że, tak jak ja mówię, że do fotografii dzieciaczków nie, niepotrzebny jest Photoshop. To, to jest uwaga nastolatków, tych, co tam hormony im uderzą. I Trz, też się pojawia wulkan na wulkanie, takie uroki młodzieńcze. To wtedy też bez photoshopa się nie obejdzie. No. Offline, jaki offline? Kurna, no nie poradzę, no. To wiecie co? To ja może ten. Nie, nie wypina się kabelek, cały czas jest wyłączony. No to jeszcze raz powtórzę. OK, dzięki za, za tutaj. Powtórz o dzieciach. Więc dzieci to takie słodkie istoty. Mm. Okej. Okay. Jeszcze raz. Więc mówiłem wczoraj. Nie wiem, słuchajcie, mam kabel wpięty. Nie wiem, co z tym zrobi potem ten na offline. No już dobra, dobra, już mówię o dzieciach. No. Więc jeżeli, jeżeli dla Was. Kurczę, jest? skończyłem. Dobra, no widzicie fotobarsz, więc tak, jeżeli dla was dzieci to są takie kilkulatki, ja tak rozumiem dzieci, dzieciaczki, w taki, że to są te kilkulatki, e, czy nie wiem, tam od roku w górę, w każdym razie to nie są newborny, czyli no, niemowlęta, nie, noworodki, bo e, do takich dzieciaczków w moim rozumieniu, to te, mówiłem wczoraj, że wystarczy Lightroom i potwierdzam to, ale jeżeli wy myślicie, mówiąc dzieciaczki, newborny, czyli noworodki, to noworodki jak się urodzą te cudowne maleństwa one przychodzą z takim e, no, takim naznaczeniem, że jednak e, będzie to okrutny świat i ten świat im funduje zaraz na skórze takie wiecie wysypeczka no to oczywiście nie było naukowe stwierdzenie. Innymi słowy noworodki bardzo często mają bardzo duże kłopoty z cerą. A do tego, żeby to poprawić, Lightroom już jest niewystarczający. Teraz mówimy już o poprawie takiej graficznej. Każdy e, syfek, każde zaczerwienie trzeba poprawić i Lightroomie da się niektóre rzeczy zrobić. Tam jest to narzędzie taki e, ten Spot Healing Brush. Nie pamiętam jak on się nazywa w Lightroomie dokładnie, bo jest po angielsku ale w Photoshopie macie odpowiednik i w Photoshopie to działa znacznie, znacznie sprawniej, czyli tam się po prostu tym narzędziem punktowy pędzel korygujący dr, 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 tam jedzie i mu się te syfki usuwa. Zaczerwienie na skórze innymi narzędziami i tak dalej, i tak dalej. No akurat co do poprawy, korekcji y, koloru skóry, typu zdjęcie czerwieni, to Lightroom też wystarczy, no, ale jak chcecie to robić dobrze i dokładnie, no to Photoshop. Więc wracając, mówiłem wczoraj, że do fotografii rodzinnej dzieciaczków wystarczy Lightroom, tak? O ile nie macie na myśli e, np. newbornów, które mają wysypki, lub nastolatków, które mają wysypki, lub chcecie odchudzać mamuśki, a, lub e, m, upiększać ich twarz i usuwać zmarszczki. Wtedy musicie mieć Photoshop, ale do takiej typowej fotografii rodzinnej i dzieciaczków w rozumieniu nie noworodków. Wystarczy Wam Lightroom. A wracając znowu do pytania wczoraj, Kasi, co na początek, żeby zacząć bawić się obróbką, to tu potwierdzam, nadal Lightroom. Trzeba zrozumieć te suwaczki, trzeba zrozumieć, co można zrobić w narzędziu, żeby potem się przenieść do Photoshopa. Po prostu i ja to w kursie tłumaczę, yy, dlaczego wolę w Lightroomie pracować tam, gdzie mogę. Bo na przykład, jak ja chcę zwiększyć kontrast w Lightroomie już licząc efektywnościowo. Jak chcę zwiększyć kontrast, to klikam suwak kontrast, chlast. Jak chcę e, nie wiem dodać e, e, jakieś e, zmiany kolorystycznej, na przykład w, w panelu HSL, to, to klikam i już to było jedno kliknięcie. A w Photoshopie ja muszę co najmniej dodać jedną warstwę albo uruchomić dodatkową rzecz. Także to jest jedna z, jeden z powodów, że po prostu łatwiej mi robić w Lightroomie. Znowu zaczyna? No, szkuzi. I co więcej, w Lightroomie się po prostu co jest czytelniejsze, bo wszystkie rzeczy, które potrzebujecie mieć, są tu. A w Photoshopie musicie zacząć odkrywać te narzędzia i zastanawiać się, czy trzeba tutoriale oglądać. Czyli, czy bardziej zmianę kolorów to zrobię narzędziem Color Balance, czy może barwa i nasycenie, czy może yy, 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 tam s, yy, jest Solid Color bodajże, tak, takie różne. Jest tak, że jak Photoshopa zmieniają z polskiego na angielski, to. To, to no, nazwy po prostu masakrycznie zmieniają. Nawet od, obejrzyjcie odcinek o warstwach. Dobra, to, to było sprostowanie, a teraz idę już do tabelki. Więc kolejny wpis, możecie tam walnąć, że jest któraś minuta i wchodzimy. Eee, to co? I było jeszcze jedno od Rafała o Wi-Fi do Canona 80D, ale to e, zaraz. To wczoraj było pytanie Rafała. No dobra, pojadę tak, będę strzelał. Moniki dawno nie czytałem, proszę bardzo. Ostrość zdjęć w ruchu. Jak się nauczyć? Jak nad nią zapanować? Zależy od umiejętności, obiektywu, body, czy od wszystkiego naraz? Ponawiam pytanie numer 35. A, to 50 pytań, Monika, musiałaś poczekać. Przepraszam w takim razie, zagubiłem tamto. <laughs> dobra, no to tak w skrócie. Ja cały czas mówię, że zrobię odcinek o... Jeszcze wam pokażę, żeby nie było, bo tutaj czytałem... Tak czytałem tutaj przesz przeszedłem do pytania Moniki eee, ostrość w ruchu tak mogę zrobić nie gdzie jest tutaj tu No i mi się teraz gdzie zwisiło. 200 no wam wisi internet mi tutaj <noise> łyczek y fotokawki o to pytanie 85 Mówię cały czas, że zrobię odcinek o ostrzeniu. No to już. No to najpierw. Od czego zależy ostrość? Tak w skrócie. Po pierwsze, czy się aparat rusza, ok? Po drugie, czy się obiekt was rusza. No to te dwie rzeczy. No i teraz, co ma wpływ na to, że jest? A, no to to jest, to jest ruch. Czyli ostrość, która byłaby za długi czas lub poruszenie. To, to jest jedna powiedzmy kategoria błędu z ostrością, bo coś się ruszyło. Na przykład, wyostrzycie, macie długi czas migawki, na przykład jedną piętnastą, a coś się przesunie i macie rozmazane. To to jest jeden z jakby to, tych podstawowych błędów. Drugi, że nie wcelujecie w to, co, jest, co ma być ostre. Na przykład robicie portret, chcecie wyostrzyć na oku. I nie traficie w oko. Macie za okiem ostrość albo przed okiem ostrość. Czyli front focus, back focus. I tu znowu dwa powody. się uh, demo idzie. Tylko ja to zrobię jakoś porządnie, kiedyś jak będę miał dostępną modelkę, statyw, kogoś, kto będzie mógł to pokręcić albo sam ze statywu. Więc szybkie demo z ostrości. Jeszcze jakiś obiekt potrzebuje do wyostrzenia. No i co? Dobra. Robię zdjęcie, próbuję zrobić. Robię zdjęcie pisakowi i chciałbym, żeby pisak był ostry. Robię tam, powiedzmy, już mówię teraz, wyobraźcie sobie, że to jest cyfrówka, tak? Lustrzanka. A więc ja do połowy blokuję ostrość i teraz tak. Ostrze na pisaku, blokuję ostrość, przesuwam się i dociskam, czyli już konkretnie do Was, tu na białym zrobię robię pół blokadę, on blokuje ostrość, przesuwam się, dociskam. Mam nieostre, bo ostrość mi się przesunęła stąd tu. Okay? Druga rzecz, czyli to było nietrafienie w punkt. Druga, że ja się ruszam i naciskam, a miałem długi czas, w związku z czym mam poruszenia. Trzecia rzecz, ja jestem na statywie, proszę bardzo, łapiec stoi, a modelka tańczy i ja zblokuję ostrość, nacisnę, gdy ona była już w innym miejscu. Tak? Więc to są dwa typy, e, powiedzmy tego, że nie macie ostrych zdjęć. No i teraz, e, teraz jedziemy dalej. Czyli Co wpływa na to, że mogą być nie ostre. Za długi czas na aparacie. Więc reguła jest taka, że jeżeli macie 50 założoną, na pełnej klatce, to czas, najwolniejszy naj, naj czas, jaki możecie strzelać tak z stabilnej pozycji, to jest 1 przez, czyli 1,5. Jeżeli strzelacie obiektywem 200, to co, co najmniej 1,200, czyli 1,300, 2,00 i tak dalej. Taki jest czas, bo ruch obiektywu, który wynika nawet z trzymania, on się mnoży. Im dłuższy obiektyw, tym po prostu jest trudniej utrzymać kadr w jednym miejscu. Więc czas migawki. Druga rzecz, że wy się ruszacie, czyli i to widziałem już na warsztatach serio, widziałem na warsztatach e, jakie są ruchy. Na przykład przy przekadrowaniu, czyli robicie połowa, przekadrowujecie, dociskacie dalej. Jeżeli robicie to nieumiejętnie, tam naprawdę nie ma, nie ma dużego ruchu, ale jeżeli macie założoną przysłonę 1,4 lub 1,8, a potem robicie znaczący ruch, jeszcze wam się ciało skręca. I dokończycie kadr, to bardzo możliwe, że ta płaszczyzna ostrości wam się przesunęła. Czyli tutaj. No i od razu w takim razie czynnik głębia ostrości. Jeżeli mieliście 1,4, to to, co będzie ostre, to jest rzeczywiście, nazwijmy to żyletka. Eee, to był ten kalendarz Depth of Field. Eee, może Wam pokażę zaraz. Mam nawet w skrótach: tu, tu i tu. Jest kalkulator, co jest ostre przy danym, e, e, przy danym typie matrycy, czyli pełna klatka, czy tam DX, czy też APS-C i tak e, dalej. Jaki jest obiektyw założony, jaka jest e, przysłona, i jeżeli będzie 1,4, no to będzie najcieńsza ta granica, co jest ostre, a co nie. Tak? Czy gdzie, gdzie jest ta moja modelka? Tutaj. Więc przy 1,4 będę miał ostre, tak, a przy F, F22 będę miał ostre, powiedzmy tak, że jest wszystko przed nią i, i, i za nią ostre, patrząc z boku do Was. E, więc poklikajcie sobie tutaj, załóżcie swoje, e, jakby swój obiektyw, wybierzcie swój aparat i zobaczcie, jak się to zmienia z odległością. No. Więc te dwie rzeczy i nad nimi trzeba panować. No i teraz, jak sobie poprawić tą ostrość? Więc eliminujemy wszystko, co się po prostu może yy, nie zgadzać. Po pierwsze sprawdzacie w ogóle obiektyw, czy dobrze ostrzy. Na karcie testowej, ułożoną pod kątem, się strzela i patrzycie na pięć kadrów, czy akcelujecie w punkt 0, to na takiej podziałce, zaraz znajdziemy jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedną podpowiedź. Yy, jak to się nazywa? Depth of Field Card? Karta ostrości obiektywu? cik No dobra czekajcie, hop widzicie nie widzicie teraz no więc drukuje się taką kartę ostrości No mniej więcej to jest coś takiego bardzo fotoporadnik to no jest zwykła podziałka no najprostszym najprostszym... W wydaniu i umieszcza się ją pod kątem 45 stopni, tu i strzelacie w punkt i patrzycie gdzie jest ostrość jeżeli jest tam gdzie celujecie, o tu jest jakoś ładnie zrobiony w ogóle z tekturki, tak jeżeli celujecie w ten punkt dobrze mówię, tutaj jest 0, o tu czyli celujecie tu a potem na podziałce widzicie, że właściwie na 10 zdjęć ze statywu na 1,4 macie wszystkie centymetr wcześniej, czy tam pół centymetra dalej. To znaczy, że wasz aparat i obiektyw są źle wyregulowane. I to bardzo często mają sigmy. Więc jak kupuje się sigmę, to od razu w sklepie powinno się najlepiej ją skalibrować. Wtedy wiecie, że ona jest dopasowana do waszego aparatu. No i wtedy eliminujecie nazwijmy to techniczny problem, że wasz obiektyw czy aparat razem ta para nie ostrzą w ten punkt, który celujecie. To bardzo łatwo sprawdzić też na detekcji kontrastu, czyli na live view, na detekcji fazowej, nie, kontrastu. OK. No i to długi temat, widzę, idzie, bo dlatego chciałem, y, dlatego chciałem y, y, mówić. A i teraz widzę, że ktoś mówi dzie, y, zdjęcia w ruchu. <laughs> A ja tu płynę. No dobra. No to to był poradnik jak y, lepiej ostrzyć. A teraz wracam do pytania, bo się zagolopowałem. I wracam, co to było dokładnie? O zdjęciach w ruchu już. Ostrość zdjęć w ruchu, jak się nauczyć, jak nad nią zapanować. No dobra, no ale podstawy już macie, to teraz jak zdjęcia w ruchu? Eee, bardzo dobrym pomysłem jest przełączenie się w aparacie w tryb continuous. Ostrość. Wy, Wyjmuj aparat. Są so. już momencik. To jest nie takie proste widzicie, jak się. Dajcie mi sekundkę. Więc tak. Nie wiem czy to widać. Ja mam tu przycisk AF i teraz mam manualny. Sorry, nie było słychać. Więc tu jest w D800C tu mam przycisk od autofokusa. Mogę wajchę przełączyć tryb manualny lub autofokus. Jak ja nacisnę to, to tutaj mogę w waszą stronę AFS, AFC, widać. Więc teraz mam AFC, czyli w trybie Continuous. To oznacza, że nie ma takiego e, zablokowania ostrości. Ona nadal podąża za e, Twoim obiektem. Na przykład ruszającym się dzieciem, albo tańczącą modelką i tak dalej. Więc w tryb Continuous. To raz. Dwa. Trzeba też przemyśleć, e, w którą stronę się do Was obiekt rusza. Bo jeżeli tu jest fotograf, czyli tu mam aparat. Tak, a obiekt się rusza tak, czyli równolegle, no to, to tu jest największa dynamika e, zmian, jeśli chodzi o ruch, i tu będzie czas miał znaczenie. Jak się rusza tak, to zmienia wam się punkt ostrości. Ja? Więc. E, też trzeba było zobaczyć na przykład zdjęcia panning, panning taka technika, czyli jedzie rowerzysta dookoła was i wy po prostu chcecie, żeby on był stabilny, a całe tło rozmyte, wtedy ustawia się tam na jedną trzydziestą, jedną piętnastą, musicie sprawdzić ten czas, zależnie od warunków świetlnych i się jakby za nim podąża, czyli cyk, no i wtedy on jest w miarę ostry. A, a tło się rusza. Kurczę, no temat ostrości jest tak, tak duży, tak trudny, że e, ja widzę, że brnę dalej, a, a możemy spędzić jeszcze pół godziny. E, zdjęcia w ruchu, czyli no generalnie trzeba przemyśleć jakby, w którą stronę się to, e, wasz obiekt do was rusza. Druga rzecz, czy wy chcecie zamrozić ruch, czy chcecie go e, jakby mm, Pokazać, no inaczej, jak woda kapie na przykład, to chcecie mieć jedną kropelkę zamrożoną w ruchu, czy chcecie mieć strumyk wody taki rozmyty? Więc to też jest tak, jak ostrzeć na zdjęciu w ruchu. No pytanie, co, co ma być? No, no, trudny temat Monika, no. Celowo myślę, unikałem tego pytania. Po prostu zaparkowałem i powiedziałem, że nie, nie odpowiem. E, no dobrze. W kanonach, jak tu jest AFC, to yy, Grzesiek mówi, że w kanonach jest all servo No tak, tak. No, AFC oznacza, że ja mam wciśnię przy wciśniętym yy, do, połowy, do połowy spuście aparat cały czas nadąża, więc ja mogę. Serio. Zrobię to dla was. Yy, więc ja mogę. Jak on jest wyostrzony, to ja mogę tak strzelać. Cały czas mam wciśnięty do połowy obiekty yy, ten spust. Więc ja mogę się normalnie tak ustawić i potem naciskać. Tak. No i żywotność migawki spadła o minus 8, czy ile tam. <grym> Więc tak, taka jest zaleta trybu AFC, że nie muszę za każdym razem. Różnica teraz, jak jest z AFS, to jest taka, że ja dostanę sygnał. Jak ja teraz zrobię tak i przesunę. Tak, 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 to ja już straciłem ostrość. Ta ostrość przesuwa się. Z moim aparatem. A przy AFC nie, ona zostaje na zapamiętanym punkcie. Więc szybka wskazówka, tryb AFC. A druga, trzeba przemyśleć, w którą stronę Wam się obieg zmienia do Was. A trzecia, e, zobaczyć, e, czy przede wszystkim najpierw zastanowić się, co chcecie na tym ruchu mieć. Czy chcecie mieć go rozmytego, żeby pokazać dynamikę, czy zamrożonego, żeby pokazać dynamikę. <grym> A inna jeszcze rzecz, jak pokazujecie sportowców, pomyślcie na przykład o skośnych kadrach często też się daje, bo kompozycja dynamiczna bardzo często oznacza jakąś cięte linię w kadrze. No i już. Yy, Artur doradza, że trzeba po prostu strzelać i się uczyć nic więcej. No nie, no właśnie yy, ja bym dorzucił jeszcze to, że poza strzelaniem i uczeniem się, jeszcze warto yy, na przykład yy, zbadać sprzęt. Ale tak, Artur, masz rację. Po ja mówiłem wam, że ja to działam tak na kończę zawsze. Zale, najpierw zaczynam od niej i staram się szukać innego argumentu. E, czy AFC też warto używać przy portretach? No, portret z reguły to jest portret stateczny. No, rzadko chodzi o portret, nie wiem, tam sium, w ruchu i wtedy napierdzielacie. Zresztą ruch i lampy błyskowe to już jeszcze jest jedna, jeszcze jedna ciekawostka. No, na przykład lampa błyskowa, jak macie ciemniejsze warunki świetlne, ona potrafi zamrozić ruch. Czyli ten efekt paningu z lampą błyskową to też jest dodatkowa szkoła. A jeszcze jak nie doświetli się e, scenę na minus 1 eV, lampa jest na plus 1, to co tam mówię, no, no po prostu bayere można robić. Wtedy się strzela z reguły na drugą kurtynę. No dobra. Paweł pyta, czy Fujifilm X-T10 jest jakakolwiek możliwość na tethering? Nie znam się na Fujifilmie żadnym. Nie miałem żadnego poza jednym, tam nazwijmy to na chwilę w rękach. Bardzo fajny aparat, ale nie wiem. Adam musi wyjść. No, cześć. E, w Nikonie można ustawić priorytet ostrości wtedy, kiedy masz ustawiony tryb pojedynczy, a przesuniesz aparat po wyostrzeniu, stracisz ostrość, to nie zrobisz zdjęcia. Tak, ale e, jeszcze, jeszcze jedna rzecz jest dla mnie ważna. Ja wolę robić zdjęcia w swoim tempie, nawet jak one nie są ostre. Tak, bo to znaczy, jak działa priorytet ostrości, że macie wyostrzone... Inaczej, aparat pozwoli Wam docisnąć spust i zrobić zdjęcie tylko wtedy, kiedy on Wie, że jest ostre, a wcześniej nie pozwoli nacisnąć, a ja, ja wolę, jeżeli robię swoje zdjęcia, strzelać, strzelać, strzelać i mam powiedzmy 3 na 10 nieostre albo 5 na 10, ale ja mam swoje tempo, trochę jak do muzyki, tak, że ja wiem, że jak naciskam to mam, a nie, że naciskam i nie mam, naciskam i nie mam, naciskam i mam, mnie to wybija z rytmu. No dobrze. Na dzieciach można się fajnie nauczyć zdjęć w ruchu, zwłaszcza jak się ma więcej niż jedno, pisze Iza. No, widzisz, i teraz do, kto tam doradzał, żeby dużo strzelać i się uczyć, to jest jeszcze jedna rada. Warto dzieciaki pożyczyć od kogoś, jak ktoś nie ma i na nich testować. No dobrze, słuchajcie, to, to, to było pytanie od, hop, od Moniki, to napiszę, że to jest H28 łamane na fotobarszcz h 1. Barsz, fotobarsz 3. No dobrze. To teraz e, wezmę jeszcze jakieś drugie pytanko. kontrol minus. Jak to się. Dobra, tak. To co? E, no to dobra, 2. E, Aś, jak się wyzbyć perfekcjonizmu? Żadne zdjęcie nie jest wystarczająco dobre, żeby. Żadna chwila odpowiednia na rozpoczęcie działalności. Działalności? Perfekcjonizm w rozpoczęciu działalności? O, też Ania, Asia dałaś. Dobrze, że jestem po, po tym, po po e, challenge'u, bo w ogóle nie wiedział, jak się zabrać za pytanie. Znaczy nadal nie wiem, ale myślę. To inaczej, to jeszcze wrócę tutaj do jakiegoś cyklu prostsze. Kiedy się zdecydować, czy zdjęcie ma być BW, czy kolor, jest na to jakaś recepta, czy po prostu trzeba to wyczuć? Wyczuć, wyczuć. Inna recepta, jeżeli, nie wiem, wasz świat jest kolorowy, tak, i lubicie w kolorze, ale czasami czarno-białe ratują, ratują zdjęcie, bo macie, nie wiem, fatalny balans bieli, albo różne różne rzeczy, które wchodzą wam w kadr i kolor rozprasza. Dlatego ja, ja mam taką jakąś filozofię, że kolor e, to nie jest chyba tylko moje, ale że kolor jest dodatkową porcją informacji. A jak ja mam mieć zdjęcie o emocjach, to nie chcę mieć zdjęcia o emocjach i o tym, że modelka akurat jest po farbowaniu włosów na lekko taki. E, Czerwień Tycjana, włosy. Chcę mieć o emocjach, więc zdejmuję informację o kolorze, bo ona mi nie buduje zdjęcia. Za to, jak chcę mieć na przykład jakiś romantyzm w kadrze, to bardzo często pastelowe kolory mi dodatkowo dają e, bonus w takim zdjęciu. E, inna rzecz, no nie wyobrażam sobie m, e, też, inaczej, wyobrażam sobie, ale jak macie zdjęcie e, grupy osób, i oni są niedobrani kolorystycznie, a w szczególności jest na przykład zdjęcie rodzinne, tak? które nie, to nie jest wakacyjne zdjęcie, gdzie fajnie jest mieć kolor. E, to też nie jest reguła. Sprawdźcie zdjęcia Izzy Summer Summertime, cała seria, no Miazga, ma, ma coś pięknego o dzieciakach na, 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 na wsi, e, z dala od tabletów, internetu i dobrego połączenia. Pozdrawiam Netie. <laughs> e, to jeżeli macie w kadrze ludzi, którzy do siebie nie pasują, robicie zdjęcie, nie wiem, paru osób i ten jest w niebieskiej koszulce, tamten jest w czerwonej, ten jest w strokatej, ten jest w błyszczącej to zejście z Jeżeli to nie jest część budowania zdjęcia, rozprasza to, to wtedy zdejmuję i idę do czarno-białego. No, więc ja mam tam... Ja lubię czarno-białe. No, o tym też mówię w kursie bardzo bardzo dużo. Dlaczego lubię czarno-biały też? Nie, tam dużo o tym nie mówię, tylko mówię, że dlaczego mi czarno-biały gra w moich zdjęciach w większości. Kurna, mówiłem, że nie będę używał tego brązowego pisaka, proszę, takie przygody. Dobra, no to to była odpowiedź dla Łukasza. H28. Teraz zobaczę wasze pytania. Jeszcze się zbieram, Asia, do twojego. Iza Urbaniak, czat. Zgadza się. Ale to nie był czat, tylko jakaś wieś w Polsce. <ścoughs> Słuchajcie, no to suchar teraz. Taka zagadka, która chodzi za mną od czasu podstawówki. No, no dobra. Mieszkańcy Etiopii to Etiopczycy, tak? Proste. E, mieszkańcy e, czego tam, Finlandii, to Finowie. A jak, się zastanówcie, ale tak mocno, jak nazywają się mieszkańcy czadu? Czad to takie państwo. <grym> Zaraz. Czekam na wasze typy. Wpisujcie pod spodem. Nie rozwikłałem tej zagadki. Jeszcze mam jedno państwo, którego nie, nie wiem jak. Szukałem. Czekajcie. Wpisuję w Google Mapsa Czad. Proszę bardzo. Dla dociekliwych, żeby nie było. Proszę bardzo. Tu jest Czad obok Nigeru, Libii, Sudanu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu i Nigerii. Więc takich ma towarzyszy. No i jak się nazywają mieszkańcy czadu? Bo moje typy to czaderzy, czadownicy, czadziarze, czadzianie, czadersi. Okej, okay. to, to, to jedna zagadka. I teraz pójdziemy czaderianie, czadyjczycy, czyli czadyjczyk. No dobra, czadmeni, czadomeni, czadmeni. Czadochłopy. do chłopy. No, Okej, okay. no dobra, to jeszcze jedno na przerywnik. E, uwaga. Proszę bardzo. Mauritius. Róż, kombinujcie też. A te gwiazdki, tak od razu byłem, te gwiazdeczki tutaj, tu i tu, one znaczą, że byłem, bo byłem, byłem stroną dawno, dawno temu. Przez rok potem z długów wychodziliśmy chyba. Ale warto było. No dobrze, więc i to nie jest Mauretania, żebyście nie wpadli na pomysł, że to są Mauretańczycy. No. Tylko Mauritius. Mauritianie? Ma... Wydaje mi się, że Maurycjanie. Albo Bo nie Maurysi znowu. No, no dobrze. czadowi ludzie. Okej. Okay. No to co? Eee. Filaty liść. No dobra, to teraz spróbuję. Jeszcze raz zastanowić się nad odpowiedzią dla Asi. Asia była tak. A mogę rozbić to pytanie na dwie części. Gdzie mi to wcięło? O, tu. Jak się wyzbyć perfekcjonizmu, to jest jedna część pytania, i ona jest w ogóle, że tak powiem, kolosalna. A druga, żadne zdjęcie nie jest dość dobre. OK. A dobra, już teraz kołam pytanie, a żadna chwila odpowiednia na rozpoczęcie działalności. Czyli, e, czyli perfekcjonizm przykrywa właściwie każdą domenę, na przykład zdjęciową, na przykład biznesową, OK? Tak rozumiem to pytanie teraz. Tak spróbuję odpowiedzieć, ale szybko. E. No dobra, więc. Powiem tak, perfekcjonizm to cecha, która mi towarzyszy właściwie od zawsze, i ja się z nią, wydaje mi się, uporałem przy produkcji kursu z Lightroom. Serio. Dlatego, że w końcu stwierdziłem, że nie mam innego wyjścia, tylko muszę to zrobić. A do kursu zabierałem się przez dwa lata. Także teraz powiem, jak to wyszło i co zrobiłem. Może z tego mi się urodzi też odpowiedź, jaka jest recepta, przynajmniej ta według mnie, na co można zrobić. Dlaczego nagranie kursu było tak cholernie trudne? Dlatego, że widzicie siebie, więc jesteście zarówno twórcą, jak i odbiorcą. A jak macie krytyka z włączonym perfekcjonizmem, to serio były takie wypadki, kiedy ja nagrywałem na przykład 17 powtórkę i mówiłem, 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 mówiłem do kamery, jakiś tam moduł nagrywałem, i w pewnym momencie po prostu, na przykład, krytyk się włączał, a tu z ebałeś A, dobra, od nowa. Dlatego, że ja nie mam takiej umiejętności już przy nagrywaniu, żeby to potem jakoś sensownie pomontować w całość. Mi jest prościej nagrać to ponownie w całość, cały moduł, na przykład kilkanaście minut, jak mówię, OK, że całość jest OK, niż na przykład 15 razy nagrywać tam po jakimś mini modułach i potem to skleić. Nie, nie trzymało mi się to kupy, testowałem to. No i teraz. Jak oglądałem potem ten materiał, czyli teraz druga wskazówka, że warto po prostu samemu usiąść do swojej tej nazwijmy to selekcji, do swojej oceny powtórnie. I ja oglądałem potem te rzeczy, które odrzuciłem, tak po jakimś czasie. I oglądam i patrzę, kurczę, nie no tu całkiem nieźle sobie. Tu też całkiem nieźle, tu też. I potem widzę, jak ja mówię do kamery, po prostu, a nie, tu zwaliłem, dobra, zamykam. Mówię, co ty ziemi? Jakby do tego w kamerze? Mówię, co, co ty dobrze było, dobrze było. A nie. Więc jest tak, że podczas tworzenia, podczas retuszu, podczas myślenia o, o, o tym planie biznesowym, jest taki w tle głowy taki krytyk, który torpeduje e, wasze działania. I to w ogóle jest świetna książka, e, rewelacyjna książka War of Art, czy Art of War. Teraz już nie wiem, Steven Pressfield. E, ona ma dwa, jakby, rozdziały takie wielgachne. I jeden jest. Właśnie o perfekcjonizmie, a drugi jest o czymś innym, i to już nie jest takie fajne. Tam, że nie wiem, tam, że, że jak się tworzy, to. Bo on jest pisarzem, to ten mi już jakoś nie użył. Ale ten pierwszy rozdział to jest Mistrzostwo Świata. Także Asia, inni przeczytajcie sobie. I nie wiem, czy ona jest po polsku dostępna, ale on mówi, że jest coś takiego jak rezystans, czyli opór opór wszystkiego przed tym żebyście dokonali dowolnej zmiany bo wasz mózg e, i wszystko dookoła będzie wam po prostu kłody pod nogi rzucało żebyście nie opublikowali zdjęcia żebyście nie zmienili tego co macie teraz żebyście nie ruszyli dupy żebyście nie otworzyli biznesu bo i to jest milion milion uzasadnień i co, co, co więcej ten Steven Pressfield opisuje że mówi e, i co się okazuje że znajomi bliscy oni będą przeszkodą bo oni też będą e, Dlatego, że was kochają, dlatego, że was wspierają, będą mówili: Zieniu, Asia, to na razie nie ma sensu. Słuchaj, wiesz jakie ryzyko. Słuchaj, ty się zajedziesz, nie rób tego. Albo al, wiesz, jeszcze. Nie, bo dostaniesz w wpierdziel od życia. Nie wiem, ten nowy biznes odpalisz, a przemyślałaś to, a wiesz, że jest geodo, a tamto, a masz, a o kasie myślałaś, a dzisiaj się u mu nie wyszło. Pozdrawiam wszystkich zdzisków, to fajne chłopaki. E, więc oni będą chcieli ci doradzić, ale będą chcieli ci, ale będą w ten sposób doradzać, że to będzie taki. Puf, puf, puf. To będzie Ci tylko potwierdzało, że masz zostać w miejscu i nie masz ruszać dupy. E, I nie ma innego wyjścia, absolutnie nie ma innego wyjścia, jak robić krok po kroku dalej. Jak masz zrobić biznesplan i nie jest perfekcyjny, to ustawiasz sobie zadanie na dzisiaj. Co tam, nie wiem, rozrysujesz tabelkę i spróbujesz znaleźć inne biznesy, które ci się podobają. Następnego dnia, nie wiem, szukasz dlaczego ci się podobają, dlaczego ci się nie podobają. Kolejnego dnia wyobrażasz sobie to jest metoda Navy Sealsów. Co najgorszego mogłoby się stać, jeżeli ci nie pójdzie. Oni podobno tak się zmagają, czyli Navy Seals, ich, że oni wyobrażają sobie najgorszy możliwy scenariusz, na przykład, że nie wiem, jak mają akcje tam gdzieś, że nie wiem, że powietrza zabraknie, jak oni będą gdzieś nurkować i, i co się wtedy stanie. I oni sobie to wyobrażają. Zobrażają, a potem zaczynają się z tego z tym oswajać i potem i potem się okaże co się może najgorszego stać jak wrzucisz zdjęcie na przykład tak które ci się nie do końca podoba no zjadą cię ale jak zjadą a może część osób jednak powie że jest ok, i na to się szykujesz a potem robisz dalej swoje i kolejny krok i kolejny krok i kolejny krok I nie ma bata i po pewnym czasie te wszystkie rzeczy które były bloka blokadami tym resistance one zaczynają coraz mniejsze być. To jest tak, jakbyście mieli tam gdzieś w głowie takiego, no nie wiem, demona, goryla czy jakiegoś tam takiego, wiecie, strażnika, który jedyną jego zadaniem jest, żebyście zostali w miejscu. Bo tu jest bezpiecznie, bo tu znacie wszystkie, nazwijmy, wszystkie blokady wy już się z nimi oswoiliście. Tylko jak potem się okazuje, e, czego najbardziej ludzie żałują, że czegoś nie zrobili w życiu. Nie opublikujesz zdjęć, może nie rozwiniesz pasji dalej. Nie podobają ci się zdjęcia? Trudno, wrzuć, zrób kolejne i znowu kolejne i znowu kolejne i znowu kolejne. Aż ci się spodobają, aż zobaczysz w nich coś wyjątkowego. Nie masz wyjścia. Mówię to wczoraj, mówiłem: to jest egoizm. Jak biznes, biznes nie jest, nigdy nie jest dobra, dobra chwila na, na biznes. Więc z perfekcjonizmem nie wiem. Ja sobie poradziłem tak, że po prostu codziennie obiecałem sobie, że coś będę robił w stronę ukończenia konkretnie kursu. I jest jeszcze jedna rzecz. O, chcecie? Tak, bo ja tak inspiracyjnie ten. Nie, przerywa. To nie, to na scenę razem. Znowu przerwało to. To zaparkuję ten temat. Mam jeszcze jeden taki ciekawy wątek, który wczoraj, wczoraj gdzieś tam wyczytałem. No dobrze, to co? Dajcie jakieś pytania z tłumu. A w międzyczasie opowiem coś o, bo wczoraj Rafał odnośnie porównania Nikon d 7200 a Canon D80D, tak, tam literowa była, przepraszam, odniósł się do tego Wi-Fi, że ono jest bardzo potrzebne, chociażby jako wyzwalacz do aparatu i to prawda. Mu się przydaje to zrzucanie zdjęć, bo może od razu puścić, czyli z aparatem zrobi zdjęcie, po Wi-Fi ładuje sobie na telefon i z telefonu może opublikować. I w tej aplikacji to nie jest tylko do zrzucania zdjęć, ale na przykład można wyostrzyć, i, tak jak Tether Capture, no, możecie wyostrzyć i zrobić zdjęcie. Ja też mam tak w tym kanonie G7X Mark II, ale sobie odpuściłem. No. Zresztą przy fotografii dziecięcej serio nie wierzę, że to się przyda, bo one się ruszają i tak dalej. Nie będziesz przy timelapsie, przy plenerze, tak. D7200 też ma Wi-Fi, a w tamtym y, menu nie było napisane, że ma. No i bardzo dobrze, dziękuję, czyli kolejny argument. Tylko pytanie, co w tym Wi-Fi jest i co jest w kanonowym, czyli inny stroj, co jest w, też w aplikacjach obsługi. Ja tylko wiem, że y, robiłem tak, że ja nagrywałem pierwsze vlogi na aparacie, przecież po to wydałem trzy koła, żeby kupić aparat Canon G7 X Mark II do vlogów, bo stabilizacja zajebista i tak dalej, i tak dalej. A no, i nagrywałem, i teraz chcę to opublikować, jak jestem gdzieś w plenerze. No to tak, spinam WiFi tego kanona z tym aparatem, i on zrzucał zdjęcia po takim hotspocie. Aparat robi hotspot WiFi, zrzucał mi nie zdjęcie, film, bo ja film nagrywałem około 30-40-60 minut. A potem ten film, bo on najpierw zrzucał, żeby go przygotować, a potem jeszcze raz robił jakąś operację downloadu, nie wiem. A potem dopiero mogłem to wgrywać na YouTube'a. Także mi to przeszło i zacząłem, nie wiem czy widzicie, wszystkie nagrywam telefonem. No dobra. Eee, Natala, a ty nie jesteś w patronach? To do tabelki, no ale dobra. Eee, a ja mam pytanie odnośnie współpracy Nikona z iPadem, żeby od razu mieć widok. Czyli tether capture jakieś szybkie wskazówki widok z iPada z Nikona na iPada. Nie wiem nie wiem jaki Nikon. Nie wiem co to znaczy dla ciebie widok czy aplikację nikonową wystarczy bo w Canon jest taka apka do ostrzenia a nie wiem jak jest w Nikonie tethering po Wi-Fi czasami ratuje. Zgadza się. Są też karty z Wi-Fi karty SD z Wi-Fi ale one słabo działają. Tam Piotrek Japis też opowiadał o tym że to po prostu Tnie i znaczy wolno trwa to zrzucanie. Ok. Rafaello, tutaj kolejne wyznanie miłości. Dla mnie wsparciem w dążeniu do celu jest teraz Zieniu bo tak jak on mówi, rodzina raczej zawsze sceptycznie podchodzi do tematu i zniechęca do działania. Oj nie! Myślę, że to znowu jest kwestia y, zrozumienia w rodzinie o co chodzi. Y, wydaje mi się, tu parę razy się już przewinął taki wątek, że y, tam, nie wiem, ktoś narzeczona nie chce go wspierać i tak dalej, że on tu jakiegoś bzika dostał z fotografią. Y, Wydaje mi się, że, że to jest po prostu dobra też komunikacja, i, i wydaje mi się, że no nie wiem, każdy dobry związek to jest taki, że się wspiera w różnych chwilach. Jeżeli, je, jeżeli jest tak, że wy macie jakiegoś bzika na jakimś punkcie, tak i, e, i tego wasz facet, czy wasza kobita, e, kobieta, przepraszam, tam, no mam taki ten, no, czasami język chlapny, no nie widzi tego, że wyrośniecie robiąc tą, tą swoją pasję i to niezależnie czy to będzie bieganie czy fotografia czy składanie samolotów e, to, no to ten związek ubożeje. No. Gaśniecie tak więc wydaje mi się, że dobry związek jest wtedy kiedy obie strony rozumieją dlaczego ty się czymś zajmujesz bo widać też, że cię to kręci i jest to wzajemnością to znaczy ty wspierasz swojego swoją partnerkę no to ten związek po prostu tak rośnie, no i się może zarażać pasjami, no. no dobra, eee, tyle, działcha, tak Robert. Eee, Wystrzeliłam się z tłumu. A tak, i tam wczoraj widziałem, bo ja przeglądałem wczoraj czata, że były osoby, które trzy razy to samo pytanie, żeby tylko zauważyć. No błagam, to dobijcie do patronów i dobicie do tabelki. To jest szansa, że prędzej czy później znajdę to pytanie. A nie tam takie, hej, hej. Albo włączę, podobno jest jakaś funkcja płat, płatna, w sensie super czad, że wtedy to pytanie jest przypięte yy, i wisi przez jakiś czas. Ok, dobrze, to co? Yy, starczy tego, co? Yy, to to była wiedza. Fan był z czadem i Mauritiusem. No, i, i mi się kończą. Inspiracje też były z, e, e, no, z czym? Z perfekcjonizmem. Może być? Jak teraz możemy pogadać jeszcze, ile minut trwa? 55, no to już niewiele. E, dobry związek to ZSRR. Bez polityki, proszę. E, jak Wam się podoba nowa formuła fotobarszczu? W ogóle ktoś ten, e, ktoś się e, zdecydował na kubeczek? Jestem serio ciekaw. Chciałem tylko powiedzieć, że przyszły już koszulki Dream Teamu od e, Japisa, e, więc jest niesamowicie. Mam taką fajną koszulkę, ale nauczony wczorajszym przykładem, że czarna koszulka powoduje, że to źle wygląda. Dzisiaj taki, takie coś. E, Łukasz mówi, klikamy lajki. Dziękuję. E, kupujesz obiektyw za 2000 i żonie torebkę za 200 w ramach wzajemnego wspierania. No właśnie na rado nie. I po takiej chwili wyczekiwania podam Ci właściwe liczby. Kupujesz obiektyw za 2000 i żonie torebkę za 2000, i wtedy jest ok. Albo przynosisz, kupujesz obiektyw za 2000, żonie torebkę za 200 i tym obiektywem zarabiasz kolejne 2000 i te 2000 przeznaczasz na wycieczkę z żoną. Serio, właściwie ten aspekt biznesowy u mnie w fotografii właśnie urodził się między innymi z tego, że ta pasja była, nazwijmy to, tylko i wyłącznie moja. I ona zabierała czas, mi i rodzinie. No i, i co, ile można tak pociągnąć? A potem przyszedł czas, no dobra, już nie mówiąc tam w słowach konkretnie, ale po prostu w pewnym momencie. Gdzieś tam e, chodziło o zmianę, żeby ta fotografia czy efekty tej fotografii u mnie były benefit, żeby z nich mogła korzystać cała rodzina. No i już. O tym pewnie będę gadał w ogóle. Mówię cały czas temat parkuję tego kursu biznes z pasji, bo to jest duży duży temat tak e, sam sobie taki robię że duży a potem nagram 15 minut i powiem rusz dupę <grywa> i jedziemy. Nie, no, chcę, chcę trochę tej wiedzy w tym kursie Business z pasji dać. Nie tylko takiej nazwijmy to MBA-owej, że marketing, że trzeba trochę policzyć rzeczy, żeby zbadać, czy wszystko da radę, żeby się też przygotować, jak wyjść z firmy, bo to też jest trudne, a można też parę rzeczy przegapić z obecnego modelu życia. E, tylko podpowiem, że są dwa przejścia z korpo, czy może inaczej, ze świata, w którym jesteście, czy to jest praca u kogoś i tak dalej, na świat Business z pasji. Pierwszy to jest tryb Jerry Maguire. Jak, jak tam już kiedyś pokazywałem. Po prostu złapał rybkę i wyszedł z biura i, i był na własnym. A drugi to jest takie stopniowe przechodzenie, czyli budowanie portfolio klientów, zastanawianie się, szukanie, badanie jak wam idzie, co was kręci a w pewnym, i budowanie poduchy, a w pewnym momencie po prostu jesteście gotowi i macie już zaplecze klientów i to jest takie bardzo przyjemne przełączenie się. Nie mówię, że to pierwsze jest złe, ale ono jest bardzo ryzykowne i bardzo często się może nie udać. OK. Um, brak planu to zaplanowana porażka. Um, no, tak, prawda. Ja, miałem, jak ja Jak u mnie się fotografia rodziła, taka a propos tych prezentów i tak dalej, jak u mnie się fotografia rodziła, to, to ja siedziałem jeszcze wtedy w Orange Labsie na ulicy Obrzeżnej z Marysią w pokoju. To już parę razy mówiłem, że jak ten pierwszy aparat mi przyszedł, to jakby Marysia widziała, jak mi się uszy czerwone zrobiły, poliki zaczerwieniły, po prostu pod po prostu odbierałem pierwszy swój aparat od kuriera i mówi Tomek ja pamiętam jak ty wyglądałeś i patrząc co ty teraz robisz żyjesz z fotografii mówi to tym bardziej jakby to było zadziwiające jak duży facet może się ucieszyć z nowej rzeczy że to nie był gadżet tylko ty po prostu czułeś że to ma moc tak ale Marysia bardzo często bo też zna się z Justą to bardzo często Marysia jak widziałam mówię, mówię ten ale sobie kupię nowy obiektyw tak o, i urok kolejnej pracy w, w etacie, nie? Ile czasu poświęcacie na Facebooki i swoje rzeczy w robocie? No, e, okej, okay. więc ja tam sobie klikam i patrzę, jakie obiekty w testy szukam, i mówię: O, ten sobie kupię, No, pokaż. A, a co już cię kupisz za tą samą cenę? Więc, więc to też daje perspektywę, taką myślenia o tym, że to nie jest sport na wyłączność, tylko Eee, dotyczy to też rodziny, więc fajnie mieć całość, cały pakiet, nazwijmy to, przemyśleń w związku z waszą dowolną pasją. Ok, eee, hmm, hmm, hmm. No dobrze, słuchajcie. Eee, moja żona nie wie, ile mój sprzęt kosztował. <gry> Michał, doniesiemy, doniesiemy. Eee. No no dobra, to co? Starczy na dzisiaj? Wsumiałeś kiedyś, żeby wysyłać swoje zdjęcia z nazwą miasta. A, to aktualne. Oczywiście, że tak, Kinga. Kinga, ciebie pamiętam, jak miałeś obiekcję przed wrzuceniem pierwszego zdjęcia i co? I weszło. No dobra, to teraz już do brzegu, już kończymy fotokawkę, e, czy też fotobarszcz. E, więc tak, jeżeli możecie, szanowni kawkowicze, zrobić sobie selfika, drz, a, na którym coś napiszecie, najlepiej... Miasto, z którego jesteście. I nie wiem coś, może coś w związku. To najlepiej by było oczywiście z fotokupkiem. Mówię, tam są dostępne kubki w pokoście. Ja z tego nic nie mam. Wziąłem cenę, którą jakby, jak się wyklika, to tam jest. Ale e, w, wiem, że to na to więcej czasu. Więc wystarczy, że zrobimy sobie taką Eurowizję offline. Jeżeli możecie zrobić, i tutaj niech będzie wasze miasto, i cyk, a może aparat, z którym e, jesteście, jeżeli aparatem nawet jest smartfon. Tak. To, to zróbmy taką galerię. Na razie na grupie jak robić lepsze zdjęcia. A potem zrobimy z tego, może jakiś mówiłem chciał to gdzieś w taką powiedzmy zajawkę, fotokawki zrobić, czyli taki krótki film, gdzie będzie du, -du, 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 du I tam będą wasze te selfiki się pojawiały. Dodamy do tego jakąś muzykę, na przykład umcy bumcy do której nie mam pewnie praw, więc nie. <ślonMM> Ale coś. Gdzie kupić kubeczek? Pyta Paulina. E, Zieniu.pl łamane kubek. Są dwa kubki do wyboru. Jeden nazywa się kubek po kosztach dwustronny fotokawkowy. Zaraz wam pokażę. Ocie tutaj. Szybkie demo. Najpierw tu i teraz piszę. Zieniu.pl łamane kubek i chlast. I dajecie enter. Jak już dacie enter i ten system przemieli. To przewijzcie na stronę zewnętrzną, na, na serwis, który można sobie samemu kubki prowadzić, więc zapraszam. Ale ten jest wyjątkowy, bo to jest mój autorski projekt i dotyczy nas wszystkich, czyli fotokawkowiczów, czy też fotobarszczowiczów dzisiaj. I jest tak, jest kubek dwustronny po kosztach za 23 zł, i jest kubek ten sam, identyk yy, kubek dwustronny plus dzięki Zieniu, Więc wybierzcie sobie taki jaki chcecie. Oczywiście mi się bardzo miło zrobi jak weźmiecie ten, ale zależy mi bardziej, żebyście mieli ten kubek przy sobie, no bo do tego jeszcze pamiętajcie trzeba doliczyć koszty przesyłki. Nie one tam wynoszą 10 zł. Ktoś chyba pytał czy można za granicą też zrobić. Więc jak pokażecie mi sklep jakiś za granicą, w którym ja mogę wrzucić te fotokawko logo i wy sobie zamówicie na przykład w UK czy w Szwecji, tylko to dla mnie to musi być 5 minut roboty. 15 i przedzieranie się na przykład przez język szwedzki, że wrzucę logo, kliknę, podepnę, nie wiem, system płatności i tak dalej. No to go. I wtedy kupujecie sobie taki kubeczek i następnego dnia wlewacie co tam chcecie, na przykład barszczyk. No ja tu mam kawę, nie będę pokazywał, ale więc to jest jedna rzecz, czyli zachęcam do, do kubka, a potem sobie zrobimy taki z miastem, z kubkiem czy z aparatem, co, cokolwiek. A no i koniecznie imię, na przykład Kinga co to ustrzyki dolne no Ewa Sztokholm i tak dalej i zobaczcie potem jak będziemy mieli po prostu takie fajne rozłożenie myślę że to będzie fajna rzecz będzie widać skąd jesteśmy a, a, a też ile nas jest no ile teraz osób ogląda obstawiam 150 200 gdzieś tam z reguły tyle nam towarzyszy więc w ogóle bardzo dziękuję że dołączacie to jest mega Inspirujące wiedzieć, że e, tak wielu z Was ma czas na to, żeby z nami posiedzieć, czy to teraz rano, czy potem gdzieś wieczorem. To jest mega budujące, to tego nie, nie sposób przeliczyć na, na, na inne rzeczy. W ogóle taką jedną, znowu ciekawostkę Wam podam, e, i do tego potrzebuję więcej gęby. Hop, hop, proszę bardzo. E, podobno każdy z nas jest średnią taką średnią wypadkową. 5-6 osób, z którymi najwięcej spędzacie czasu. W związku z tym, jak macie dookoła siebie, czyli najwięcej czasu pozwalacie spędzać sobie z osobami, które narzekają, które was blokują, które mówią, eee, albo inne nieartykułowane dźwięki wydają, to wy tym trochę przesiąkacie. Podobno w ogóle to samo ma się do zarobków. E, zarabia się tyle, ile wypadkowa osób, z którymi spędzacie najwięcej czasu. Sprawdźcie, dajcie znać, czy u was to działa. A jak to zmienić? Zmieniacie, e, przykładacie czas i poznajecie inne osoby i teraz uwaga, tymi osobami może być YouTube, tymi osobami może być wasze kółka jakieś fotograficzne, grupa dyskusyjna, tymi osobami mogą być autorzy książek, czyli czytacie książki, odpuszczacie sobie toksycznych, dobrych znajomych, ale takich... Gdzie poprzebywacie, jak czy jak nie wiem, spędzicie z nimi kolejny wieczór czy coś tam, tu czujecie, że coś jest niehalo, macie doła, albo macie ochotę rzucić robotę, albo wiecie, no, spotykacie się i mówię, kurź, znowu do roboty, jest, ale masakra, a w ogóle ten szef to, a tam widziałeś jakie numery, jaka polityka. I, I to do was idzie. Jak tam sobie futrujecie głowę tak dzień w dzień, po parę godzin, to wy też tak myślicie. No zmieniacie środowisko, innymi słowy częściej książki, częściej dobre filmy inspirujące, częściej uncybumcy i fotokawki i zaczynacie inaczej myśleć, trochę wtedy a propos perfekcjonizmu, opadają niektóre blokady, po prostu coś się staje łatwiejsze, tylko dlatego, że o innych rzeczach myślicie, więc wracając odpuśćcie sobie dla testu zróbcie sobie różdupę challenge z nieoglądaniem niesłuchaniem wiadomości, proszę bardzo wchodzicie na stronę a, już jedziemy, rdc Zieniu.pl. Zachęcałem. I Różdupę Challenge dla Was będzie wyzwaniem nieoglądania wiadomości. I tu wpisujecie sobie. Zdzisław, wasz e-mail i jaki jest challenge? Hmm. Czy czytałeś dzisiaj dowolną dobrą książkę? Boom. Chlast. Albo yy, yy, no, czy uni uniknąłeś oglądania dzisiaj wiadomości dowolnych. I zobaczcie, jak to się zmienia. Po 7 dniach po miesiącu. Serio. No dobra. Więc tak, o kubku mówiłem, o RDC mówiłem, o kursie mówiłem, do końca września promocja, więc kurs Lightroom i Photoshopa, bardzo zachęcam. I co jeszcze mogę powiedzieć, że tu zostawcie swoje namiary, please, czyli dołączcie do tego kanału na YouTube, wystarczy kliknąć, subskrybuj i... Dzwoneczek, to dostaniecie powiadomienia o kolejnych fotokawkach, na których, jak widać, nie zawsze jest tylko kawka, czasami wpadnie jakiś barszczyk. <grych> I jeżeli gdzieś tam inwestujecie w siebie i w fotografię, to tak zachęcam. Pomyślcie też trochę o dołączeniu do patronów, i gdzieś tam w przyszłym miesiącu może no, też będzie miło i dołączycie do fajnej grupy osób którym chce się jeszcze bardziej no. pozdrawiam wszystkich patronów pozdrawiam was wszystkich serdecznie Robert pisze że u niego dzwoneczek nie dzwoni to trzeba tam ktoś pisał trzeba jeszcze raz kliknąć i zobaczyć jak się klika dzwoneczek to on mówi jakie powiadomienia dostajecie czy będzie mailem czy będzie pop-up na telefonie tam trzeba to po prostu odklikać kliknąć jeszcze raz i sprawdzić jak nie działa klikanie w komputerze to kliknijcie w telefonie i, i się tam opcje pojawią Paulina kupiła kubek. Super, bardzo miło. Gdzie koszulki? U mnie w szafie. Dobra, żartuję. E, zaraz, jeszcze coś miał, miałem od Szymona. Nie, dobra. Jak sobie przypomnę? Szymon się pierwszy dzień w szkole. Zdążyliśmy wczoraj do szkoły, żeby nie było. E, no to co? Trzymajcie się, zapraszam jeszcze. Sprawdźcie koniecznie kursy.zieniu.pl e, Do końca września promocja. Rewelacyjny kurs Lightrooma i Photoshopa. 15 godzin w sumie około materiału. Zachęcam, jak zaczynacie, do Lightrooma, a potem jeszcze dostaniecie kupon na Photoshopa i to trochę potrwa dłużej z rabatem. Więc welcome tam. Tak. Uh... No, to, to nie tylko narzędzie, jest tak serio w tych moich kursach, tylko trochę filozofii, jak myśleć o zdjęciach, więc dlatego zachęcam. Chciałbym tak przede wszystkim tą filozofię Wam zaszczepić, do tego, żeby być świadomy swoich zdjęć, wiedzieć, co robić w nich, a nie tam, że suwaczek X, Y i Z, to przy okazji. Dobra. Nie musisz zakładać, ale pokaż. Na Rado ja pokazywałem już koszulki, a teraz jest w dużym pokoju. Zanim przejdę, wyjdę, to jutro. No, ale jak sobie obejrzysz, jest jedno zdjęcie nawet u mnie na fanpage'u Dream Team. To takie koszulki. I wszyscy, którzy patroni zamówili, to już od Piotrka chyba podostawali. Chyba, że jeszcze za granicę tam idą. Dobra, to tyle na dzisiaj. Kawał od mamy to znowu parkuję na następne. I do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, cześć.